Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Witam. Zapraszam na lekcję poświęconą funkcji kwadratowej. Na tej lekcji omówimy sobie przede wszystkim podziały funkcji kwadratowej na różne postaci. Postać ogólną, postać iloczynową, postać kanoniczną. Pokażemy przykładowe zadania maturalne. Pokażemy, jak rysować wykres funkcji. Omówimy wszelkie niezbędne i istotne umiejętności, które musimy umieć, żeby dobrze policzyć zadania na maturze i dobrze zdać tą maturę, przynajmniej w kwestii funkcji kwadratowej. No to do dzieła. Funkcja kwadratowa, tak jak powiedziałem wcześniej, dzieli się na trzy postaci. Postać ogólną, postać iloczynową i postać kanoniczną. Zaczniemy od postaci ogólnej. Zapisujemy ją zwyczajowo w ten sposób, że to jest f od x równe ax kwadrat plus bx plus c. I może na jakimś konkretnym przykładzie, przykład funkcji kwadratowej w postaci ogólnej to będzie na przykład x kwadrat odjąć 5x plus 6. No to na początku wypiszmy sobie współczynniki. Współczynniki to są właśnie te liczby, które stoją przy x kwadrat, przy x i wyraz wolny. Czyli nasz współczynnik a dla tego przykładu, to jest 1, bo jest 1x kwadrat. Współczynnik b, czyli to, co stoi przy x, u nas stoi minus 5. Czyli b to jest minus 5. Współczynnik c to jest wyraz wolny, czyli w tym wypadku to jest 6. Na co trzeba uważać? Jakby mamy na przykład minus 5x, to współczynnikiem jest minus 5. Broń Boże, nie bierzemy samej piątki, to jest minus piątka. Jakby było te plus 5, to współczynnikiem b byłoby 5. Dobra, mamy wypisane współczynniki, czyli jest współczynnik a równy 1, współczynnik b równy minus 5, współczynnik c równy 6. Co my możemy dalej zrobić z postacią ogólną? Jak mamy postać ogólną funkcji kwadratowej, to my sobie możemy policzyć tak zwaną deltę. No to do dzieła. Kto z nas pamięta, znaczy ja pamiętam, a kto z was pamięta, jaki był wzór na deltę? Jeśli ktoś nie pamięta, ja przypomnę, to było b kwadrat odjąć 4ac. Taki popularny wzór. Często się w szkole mówi, jak nie wiesz co robić, to licz deltę. I o czym nam delta mówi? Delta nam mówi o tym, ile rozwiązań ma funkcja kwadratowa. No i jeśli delta będzie większa od zera, to z tego wniosek, że mamy dwa miejsca zerowe. Dwa miejsca zerowe, dwa rozwiązania, dwa pierwiastki, też się na to mówi. Pierwiastek, miejsce zerowe, rozwiązanie funkcji kwadratowej, to jest to samo. Jeśli delta wyszłaby równa 0, to z tego wniosek, ten znaczek to jest implikacja, wnioskowanie, że jest jedno miejsce zerowe. Jeśli natomiast delta byłaby ujemna, to z tego wniosek, że nie mamy miejsc zerowych, czyli jest 0 miejsc zerowych. No to policzmy, ile w naszym przypadku wynosi delta. B kwadrat, czyli to jest u nas minus 5 do kwadratu, odjąć 4 razy a, czyli razy 1, i razy c, czyli razy 6. To sobie policzmy w kolejnej linijce. Minus 5 do kwadratu daje 25, odjąć, tutaj mamy iloczyn tych trzech liczb, to będzie 24. 25 odjąć 24 daje oczywiście 1. Kolejny krok, który musimy zrobić, to jest policzenie pierwiastka z delty. Pierwiastek z delty, no to w naszym wypadku to będzie właśnie pierwiastek z 1, czyli 1. Pierwiastek z 1 to jest zawsze 1. Jak już mamy policzony pierwiastek z delty, to kolejnym krokiem, który robiliśmy zawsze, to było liczenie miejsc zerowych. Ponieważ delta wyszła dodatnia, to my wiemy, że będą dwa miejsca zerowe. No i wzory na te miejsca zerowe są następujące. Pierwsze miejsce zerowe, x1 tak zwane, to jest minus b odjąć pierwiastek z delty podzielone na 2a. Natomiast drugie miejsce zerowe, x2, to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. No i podstawmy współczynniki w te miejsca i pierwiastek z delty, czyli minus b. U nas b to jest minus 5, no to minus b to będzie liczba przeciwna. Liczba przeciwna do minus 5 to jest 5. 5 odjąć pierwiastek z delty, czyli 1. Podzielić na 2a, 2a to jest 2. 5 odjąć 1 to jest 4, na 2 to jest 2.
Dalej, x2. Minus b, czyli znowu minus minus 5, czyli 5. Tym razem dodać 1 i dzielimy na 2a, czyli dzielimy na 2. 5 plus 1 daje 6, 6 podzielić na 2 daje 3. Mamy drugie miejsce zerowe. Czyli zobaczmy, do czego nam się w zasadzie przydaje postać ogólna. Postać ogólna, z postaci ogólnej generalnie możemy policzyć deltę, możemy policzyć miejsca zerowe, o ile istnieją, i możemy spisać wszystkie niezbędne współczynniki, które będą się przydawały przy dalszych postaciach, przy postaci iloczynowej i postaci ogólnej. No to może na chwilę bieżącą zakończmy postać ogólną. Przejdźmy teraz do postaci iloczynowej. Tutaj oddzielę, żeby się nie łączyło. Postać iloczynowa. Zacznijmy od wzoru. Wzór na postać iloczynową to jest f od x równe a w nawiasie x odjąć x1, czyli pierwsze miejsce zerowe, w drugim nawiasie x odjąć x2. Pomiędzy nawiasami nic nie ma, czyli w domyśle jest mnożenie, bo jak nic nie ma, to jest mnożenie. W matematyce tak sobie wymyślili, żeby sobie życie ułatwić. No to w naszym konkretnym przypadku, ile będzie wynosiła postać iloczynowa na podstawie tego przykładu? To bierzemy nasze a, to jest 1. Skoro jest 1, jedynki możemy nie pisać, bo 1 razy cokolwiek to jest właśnie to cokolwiek. Cokolwiek razy 1 to jest 5 razy 1 to jest 5, 6 razy 1 to jest 6, czyli jedynki nie musimy pisać. Piszemy od razu nawias. X odjąć x1. Nasze x1 to jest liczba 2 i wstawiamy tą dwójkę. Otwieramy drugi nawias. X przepisujemy odjąć x2. Zobaczmy, ile było x2. X2 było 3. Czyli mamy odjąć 3. No i mamy naszą postać iloczynową. Do czego nam się przydaje postać iloczynowa? W zasadzie jak mamy daną postać iloczynową, to zobaczmy, że my możemy sobie banalnie odczytać miejsca zerowe. Bo jakie są miejsca zerowe? To są liczby przeciwne do minus dwójki, do minus trójki. Czyli jak postać iloczynowa to jest x minus 2, x minus 3, to my automatycznie mówimy, że miejsca zerowe to jest 2 i 3. Jakby tutaj była dana postać iloczynowa, załóżmy, że w treści zadania od razu była podana postać iloczynowa i byłoby na przykład x plus 2, x plus 5, to naszymi miejscami zerowymi byłyby liczby przeciwne, czyli minus 2 i minus 5. Jeśli byłaby na przykład taka postać iloczynowa, w treści zadania powiedzmy, że jest dana postać iloczynowa x odjąć 7 powiedzmy i tutaj będzie x dodać 100. To naszymi miejscami zerowymi automatycznie możemy powiedzieć, że x1 to jest przeciwieństwo minus 7, czyli 7, natomiast x2 to jest przeciwieństwo plus setki, czyli minus setka, czyli minus 100. Czyli postać iloczynowa jest przydatna w szczególności do wyznaczania miejsc zerowych. I na razie tyle o postaci iloczynowej. Kolejna postać, chyba taka według mnie najbardziej nielubiana przez uczniów, szczególnie klas maturalnych, bo nie wiadomo skąd ona właściwie się bierze. Co to jest ta postać kanoniczna? Co to jest? O co z tym chodzi? Postaram się jak najjaśniej, jak najprecyzyjniej wyjaśnić postać kanoniczną. Zapiszmy najpierw wzór postaci kanonicznej. To jest a x odjąć p do kwadratu plus q. No i co mamy? Mamy dwie nowe literki. Mamy P i Q. Czym jest to P i Q? No to P i Q to są współrzędne wierzchołka paraboli. To jest P, to jest Q. Czyli pierwsza współrzędna i druga współrzędna wierzchołka paraboli. No i skąd my mamy wiedzieć, ile wynosi P, ile wynosi Q? Jest gotowy wzór na P i jest gotowy wzór na Q. Gotowy wzór na P to jest minus B podzielone na 2A. Natomiast gotowy wzór na Q to jest minus delta podzielona na 4a. To policzmy sobie, ile dla naszego wyjściowego przykładu, dlatego, ile wynosi P, ile wynosi Q. No to bierzemy minus B. Ponieważ B to było minus 5, to minus B to będzie 5. Przez 2a, czyli 2 razy 1, czyli 2. Mamy 5 drugich, zostawmy to w postaci ułamka. Tutaj mamy minus delta przez 4a. Deltę sobie liczyliśmy i delta to było 1. No to minus delta to będzie minus 1 podzielona na 4a
Czyli w tym wypadku 4, bo 4 razy 1 daje nam 4 oczywiście. Mamy p i q. No to jaki wniosek? Wniosek jest taki, że wierzchołek paraboli ma współrzędne 5 drugich i do tego minus 1 czwartą. Oczywiście 5 drugich zaznaczamy na osi x, minus 1 czwartą odczytujemy z osi y. No to jak już mamy zaznaczoną, policzone p i q, to sobie może naszkicujmy naszą funkcję. W zasadzie najłatwiej szkicować funkcję kwadratową, jak się ma policzone, policzony przede wszystkim wierzchołek, no i miejsca zerowe. To zaczniemy, naszkicujemy funkcję kwadratową tutaj na środku. To dotyczy wszystkich trzech postaci. Dla każdej postaci wyglądałoby tak samo wykres, tylko zobaczmy, które elementy są pomocne przy szkicowaniu. No na pewno wierzchołek jest pomocny. Wierzchołek ma współrzędne 5 drugich i minus 1 czwarta. Czyli na osi x musimy zaznaczyć 5 drugich, a na osi y minus 1 czwartą. No to ustalmy, że jedna jednostka to jest, tu jest 1, tu będzie 2. 5 drugich to jest inaczej 2,5. Czyli 2,5 będzie gdzieś w tym miejscu. A minus 1 czwarta na osi y zaznaczamy, no powiedzmy będzie gdzieś tutaj. Może skala nie jest do końca zachowana. Minus 1 czwarta jest tutaj. Na przecięciu się współrzędnych leży wierzchołek paraboli. Tu jest nasze w. O współrzędnych 5 drugich i minus 1 czwarta. Mamy wierzchołek zaznaczony. Teraz jeszcze jedna istotna rzecz, o której nie powiedziałem przy postaci ogólnej. Postać ogólna, a właściwie współczynnik a, czyli ta liczba, to co stoi przy x kwadrat, decyduje o tym, czy ramiona funkcji idą w górę, czy idą w dół. No i jeśli a jest większe od zera, to z tego wniosek, że ramiona funkcji idą w górę. Jeśli natomiast a byłoby mniejsze od zera, to z tego wniosek, że ramiona funkcji idą w dół. To jest taki krótki wniosek, który teraz się przyda właśnie. No i zobaczmy u nas. U nas współczynnik a wynosił 1, czyli ramiona funkcji pójdą do góry. Czyli nasza funkcja będzie wyglądała jakoś w ten sposób. Czyli ramiona funkcji poszły do góry. Co możemy dalej zaznaczyć? Może, żeby odróżnić, wezmę inny kolor, zielony. Możemy zaznaczyć również punkt przecięcia osi Y. Jakie współrzędne ma ten punkt? Ten punkt w zasadzie jest wyznaczony przez współczynnik C, przez 6. Czyli ten punkt ma współrzędne 0 na X, no bo na osi X mamy 0, i 6 na Y. 6 na Y. Mamy jeszcze dwa takie istotne punkty w tym wypadku. To są miejsca zerowe, czyli ten punkt i ten punkt. I miejsca zerowe też mamy policzone, no bo to są odpowiednio dwójka i trójka. Czyli jedno miejsce zerowe to jest właśnie 2, a drugie miejsce zerowe to jest właśnie 3. No i mamy w możliwie dokładny sposób naszkicowany wykres funkcji kwadratowej, czyli wierzchołek funkcji jest wyznaczony, ma współrzędne 5 drugich i minus 1 czwarta. Miejsca zerowe, czyli punkty przecięcia osi x są wyznaczone i to jest odpowiednio 2 i 3. Oraz punkt przecięcia osi y ma współrzędne 0 i 6. Druga współrzędna to jest zawsze literka C odczytywana z postaci ogólnej. Mamy zatem naszkicowany wykres funkcji kwadratowej. Sam szkic jest dla nas bardzo istotny, bo będzie pomocny w wielu czynnościach. Po pierwsze, będzie nam pomagał przy wyznaczaniu monotoniczności funkcji, przy określaniu zbioru wartości funkcji. No i właśnie za to się teraz zabierzmy. To ja może tutaj pod spodem powiększę ten wykres. Znaczy znowu przygotuję, tylko żeby było lepiej widoczne, zrobię większy ten rysunek. Mieliśmy miejsca zerowe w punkcie 2 i 3. Ramiona funkcji szły do góry. O, mniej więcej tak. Tutaj wierzchołek miał współrzędne 5 drugich, czyli 2,5. 2 i 1 druga i było minus 1 czwarta.
No i mieliśmy te, czyli tak, miejsca zerowe, wierzchołek i jeszcze był podany punkt przecięcia osi, osi Y. Tu jest Y, tu jest X. On miał współrzędne 0 i 6. Dobrze. I teraz pierwsza czynność, czyli określenie zbioru wartości funkcji. Żeby określić zbiór wartości funkcji, to my musimy wziąć wierzchołek tej paraboli i zrzutować go na oś Y, w to miejsce. No i w tym miejscu mamy minus 1 czwartą, bo to jest właśnie nasze Q, odczytywane z osi Y. Czyli w tym miejscu mamy minus 1 czwartą, no co prawda z rysunku to nie widać, ale tak nam wyszło z wyliczeń. No i zbiór wartości funkcji to jest cały przedział domknięty od minus 1 czwartej w górę. No bo zobaczmy, ramiona funkcji lecą w górę, czyli wartości funkcji też są przyjmowane coraz większe. Czyli zbiór wartości funkcji to są wszystkie y, które należą do przedziału od minus 1 czwartej do y. No to zapiszmy to, czyli ZWF, ja tak zapisuję, to są wszystkie y, tu jest ważne y, nie x, tylko y, które należą, to jest znak przynależności, do przedziału domkniętego od minus 1 czwartej do plus nieskończoności. No i co istotne, w zasadzie zbiór wartości funkcji będzie się liczyło banalnie. Żeby policzyć zbiór wartości funkcji, to my zawsze będziemy musieli określić q. Czyli to jest de facto od q do plus nieskończoności, jeśli ramiona funkcji są uśmiechnięte, czyli nasze a musi być dodatnie, lub zbiór wartości funkcji to będzie od minus nieskończoności do literki q, czyli to będą wszystkie, tak jakby się odwróciła funkcja w dół, to będą wszystkie wartości od q do minus nieskończoności, no w przypadku, gdy ramiona funkcji idą w dół, czyli nasze a jest ujemne. Czyli mamy takie dwa przypadki rozpatrzone. Czyli w zasadzie, żeby odpowiedzieć na pytanie, jaki jest zbiór wartości funkcji, to my sobie musimy obliczyć tylko q i wtedy zastanowić się, czy ramiona funkcji idą do góry, czy idą na dół. Jeśli ramiona funkcji idą do góry, to my piszemy zbiór wartości funkcji, to są y należące od q do plus nieskończoności, a jeśli ramiona funkcji szłyby w dół, to wtedy y należy do przedziału od minus nieskończoności do q i tutaj, przepraszam, tu jest przedział też kwadratowy, też domknięty. Kolejna istotna własność, którą możemy odczytać z wykresu funkcji, to jest monotoniczność. To znaczy, mając wykres funkcji, my możemy łatwo sobie określić monotoniczność funkcji. Najpierw odpowiedzmy na pytanie, co to jest monotoniczność funkcji. W zasadzie nazwa skomplikowana, a odpowiedź jest prosta. Przedziały monotoniczności to są przedziały, gdzie funkcja rośnie, gdzie maleje, a gdzie, lub gdzie jest stała. No to popatrzmy u nas na wykresie. Nasza funkcja tutaj maleje cały czas, maleje, 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 aż do tego miejsca, a rośnie od tego miejsca cały czas, aż tutaj do nieskończoności. To jaki wniosek? Tu jest kwestia zapisu problematyczna, no bo gdzie funkcja rośnie, gdzie funkcja maleje, to my mniej więcej widzimy, tylko musimy sformalizować zapis. No to formalnie zapis wygląda w ten sposób, że f od x, czyli nasza funkcja, funkcja kwadratowa, jest rosnąca, czyli strzałka w górę, wtedy i tylko wtedy, to jest znaczek wtedy i tylko wtedy, gdy, uwaga, x należy i w naszym przypadku będzie do przedziału od 2 i 1 drugiej do plus nieskończoności. Dlaczego tak? Zobaczmy, że nasza funkcja tutaj cały czas rośnie. A my mamy powiedzieć, dla jakich x-ów ona rośnie. No to ona rośnie dla x-ów odtąd do plus nieskończoności, w tą strzałkę, w tą stronę. Czyli dla każdego x-a od 2 i 1 drugiej do nieskończoności my widzimy, że następuje wzrost funkcji. I właśnie tak formalnie zapisujemy monotoniczność, czyli f od x, nasza funkcja jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału 2 i 1 drugiej do plus nieskończoności. Przez analogię pewnie już się domyślacie, gdzie funkcja będzie malejąca. Funkcja nasza maleje cały czas tutaj. No bo spada, no jakby nie było, coś spada.
leci na łeb, maleje. Wtedy i tylko wtedy, gdy x, i tu jest też ważne, że x należy do przedziału. Zobaczmy, to się dzieje od minus nieskończoności aż do 2 i 1 drugiej. Czyli od minus nieskończoności do 2 i 1 drugiej. I tutaj też możemy dać przedział domknięty, ponieważ najmniejszym właśnie punktem to jest minus 1 czwarta dla argumentu 2 i 1 druga. Pytanie, czy funkcja gdzieś jest stała? Czy funkcja jest stała? No, odpowiedź wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do zbioru pustego, bo nie ma takiego przedziału, żeby funkcja była stała. Żeby funkcja była stała, to wykres musiałby być przynajmniej gdzieś kreską równoległą do osi x, a takiej sytuacji nie ma, bo to sobie dorysowałem teraz. Czyli funkcja jest rosnąca w przedziale od 2, 1, 2 do plus nieskończoności, natomiast jest malejąca w przedziale od minus nieskończoności do 2 i 1, 2. No to pora sprawdzić, czy rozumiemy, jak się wyznacza zbiór wartości funkcji i jak wyznacza się monotoniczność. Przygotuję inny wykres funkcji. Powiedzmy, obliczyliśmy sobie na podstawie postaci ogólnej, kanonicznej i iloczynowej poszczególne tam własności wierzchołka, miejsc zerowych i wyszło nam, że funkcja kwadratowa powinna wyglądać w ten sposób. To jest nasza funkcja kwadratowa. Niech tutaj będzie 2, tutaj będzie powiedzmy 8. Na środku między dwójką a ósemką mamy piątkę. Współrzędne wierzchołka paraboli to będzie 5. I tutaj powiedzmy na osi Y odczytajmy sobie, niech będzie 3. No i punkt przecięcia osi Y niech to będzie minus 6. Mamy taką funkcję kwadratową. I na początku zbadajmy zbiór wartości funkcji. No to przypomnijmy sobie. Weźmiemy kolor niebieski. Żeby wskazać zbiór wartości funkcji, to my musimy wierzchołek Y zrzutować na oś, znaczy wierzchołek Q zrzutować na osi Y. I tutaj mamy wartość 3, ponieważ druga współrzędna Y-owa to jest 3. I nasz zbiór wartości funkcji, zobaczmy, ramiona funkcji są skierowane w dół, czyli zbiór wartości funkcji to będą wszystkie y od 3 w dół. Czyli zapiszemy ZWF, to są wszystkie y należące do przedziału domkniętego, znaczy od niedomkniętego od minus nieskończoności do 3. I tu jest przedział domknięty, ponieważ trójka wierzchołek paraboli jest wartością funkcji, bo funkcja przyjmuje de facto tak. No bo jakby się przyjrzeć, funkcja przyjmuje wszystkie wartości od minus w zasadzie nieskończoności do 3. Bo powyżej trójki już nie ma wartości, bo tutaj żadna wartość nie jest przyjmowana. Pusto, nie mamy co przypisać. Czyli zbiór wartości funkcji od minus nieskończoności do 3. Dobra, to umiemy, no to teraz pora na monotoniczność. Jak wyznaczyć monotoniczność? No to sobie popatrzmy. Gdzie funkcja rośnie, gdzie funkcja maleje? Niech będzie kolor czerwony teraz. To zapisujemy. F od x, nasza funkcja jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, i tutaj oczywiście x-a, nie y, tylko x-a zapisujemy, należy. I przypatrzmy się dobrze wykresowi funkcji. Funkcja tutaj cały czas rośnie, 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 aż do tego miejsca. A ponieważ my definiujemy to na podstawie x-ów, czyli rośnie dla każdego x-a od minus nieskończoności do 5. Czyli dla każdego x-a od minus nieskończoności do 5. Czyli piszemy, x musi należeć od minus nieskończoności do 5, przedział domknięty. Teraz zobaczmy, gdzie funkcja maleje. Funkcja zaczyna, tu ma największą swoją wartość i zaczyna maleć. Maleje, 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 maleje. Czyli dla każdego x-a z przedziału od 5 do plus nieskończoności. Czyli f od x jest malejące wtedy i tylko wtedy, gdy x należy od 5 do plus nieskończoności. No i trzeba, w zasadzie no co tutaj trzeba, już wszystko wiemy. Możemy tylko jeszcze dodać, że tym razem w wierzchołku paraboli znajduje się maksimum funkcji. Maksimum funkcji. Możemy przez x, przez k, po polsku to bardziej k jest maksimum funkcji. Maksimum. Dobra, mamy to. To tak zauważmy, że w zasadzie monotoniczność zawsze
się odgrywa między nieskończonościami a jakąś konkretną liczbą, bo piątka tu i tu jest wspólna. I zobaczmy, że ta piątka to jest środek między miejscami zerowymi, a dokładniej to jest nasz współczynnik P. To jest nasz współczynnik P obliczany dla postaci kanonicznej. Czyli nasza piątka w tym wypadku to było minus B przez 2A. Stąd bierze się właśnie ta liczba. Umiemy już określać zbiór wartości funkcji, umiemy określać przedziały monotoniczności. Teraz nauczymy się kolejnej ważnej umiejętności określania, gdzie funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a gdzie funkcja przyjmuje wartości ujemne. W tym celu znowu przygotuję jakiś kolejny rysunek. Powiedzmy, że sobie wyznaczyliśmy funkcję kwadratową i rysunek wygląda, no powiedzmy tak. Miejsca zerowe niech to będzie, powiedzmy, 6 i 10. Wierzchołek paraboli nie jest taki istotny, ale zapiszemy, niech ma współrzędne, powiedzmy, 8 i minus 1. Punkt przecięcia osi Y, powiedzmy, że wychodzi nam 10. Dobra, i określimy teraz, gdzie funkcja przyjmuje wartości dodatnie, gdzie funkcja przyjmuje wartości ujemne. Zapamiętajmy, wartości dodatnie są przyjmowane dla takich x-ów, gdzie funkcja leży nad osią x-ów. Czyli funkcja leży nad osią x-ów tutaj, czyli dla tych x-ów w prawą stronę i dla tych x-ów w lewą stronę. Czyli tutaj wszystkie wartości są dodatnie, ponieważ funkcja leży nad osią x-ów. Tu i tu. Natomiast w przedziale od 6 do 10, zobaczmy, funkcja leży pod osią x-ów, czyli to są wartości ujemne. No to zapiszemy sobie, że nasza funkcja f od x przyjmuje wartości dodatnie, czyli leży nad osią x-ów. Wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału. I uwaga, od minus nieskończoności do 6, minus nieskończoności do 6, przedział niedomknięty, ponieważ tu jest nierówność ostra, suma, czyli znaczek sumy, takie u, od 10, też przedział otwarty, do plus nieskończoności. Od 10 do plus nieskończoności. Analogicznie, f od x jest mniejsze od 0, wtedy i tylko wtedy, gdy x przyjmuje wartości od 6 do 10. Czyli x należy do przedziału od 6 do 10, są przedziały niedomknięte. Ktoś się zapyta, dlaczego tutaj są przedziały niedomknięte? Powiem, kiedy byłyby domknięte. Przedziały byłyby domknięte, gdyby pytanie było tego typu. Kiedy funkcja f od x jest większa równa od 0? To wtedy byśmy napisali, wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału i będzie od minus nieskończoności do 6 przedział domknięty, suma od 10 domknięty przedział do plus nieskończoności. I analogicznie f od x byłby mniejszy równy od 0, wtedy i tylko wtedy, gdy x byłyby z przedziału, uwaga, domkniętego od 6 do 10. Czyli kwestia, czy macie powiedzieć, gdzie funkcja jest większa równa od 0, mniejsza równa od 0, czy też trzeba powiedzieć, gdzie funkcja jest ostro większa od 0, ostro mniejsza od 0. Jeśli tutaj nie ma kreseczek, to przedziały na krańcach będą otwarte. Natomiast gdy są kreski mniejsze, równe, większe, równe, to przedziały na krańcach będą podomykane. To jest istotna sprawa. To jeszcze przećwiczmy. Sprawdźmy, czy umiemy. Na innym przykładzie. Teraz ramiona będą odwrócone w dół. Powiedzmy, że nam wyszedł wykres funkcji taki. Mamy ramiona w dół. Tu niech będzie, powiedzmy, 3. Tu niech będzie, 9. Czyli na środku będzie 6. Wierzchołek sobie wymyślmy, niech to będzie 6, no bo tu jest 6 i powiedzmy 2. No i określmy, gdzie funkcja jest dodatnia, gdzie funkcja jest ujemna. No to funkcja jest dodatnia tam, gdzie leży nad osią x-ów. Tam, gdzie leży nad osią x-ów, czyli w przedziale od 3 do 9, tu jest dodatnia. Gdzie jest ujemna? Tam, gdzie leży pod osią x-ów, czyli tu leży pod osią x-ów i tu leży pod osią x-ów, czyli w tym przedziale i w tym przedziale. To ujemna będzie tu i tu.
Natomiast dodatnia będzie tu. No i musimy to formalnie zapisać. Czyli zapisujemy f od x jest większe od 0, tutaj podkreślam ostro większe od 0, wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału, uwaga, otwartego, ponieważ jest nierówność ostra, od 3 do 9, bo tu jest funkcja dodatnia, czyli od 3 do 9. Dalej, f od x będzie mniejsze od 0, ostro mniejsze od 0, wtedy i tylko wtedy, gdy x należałby do przedziałów od minus nieskończoności, bo jedziemy od lewej strony, aż po 3, tutaj aż do 3, suma od 9 do plus nieskończoności. Czyli od 9 aż po plus nieskończoność. Jeśli byśmy mieli powiedzieć, kiedy funkcja jest większa równa od 0, czyli f od x większe równe od 0, to byśmy zapisali wtedy i tylko wtedy, gdy x należy, i tutaj musimy domknąć przedziały, czyli będzie od 3 do 9. Jeśli mielibyśmy powiedzieć, kiedy funkcja jest mniejsza równa od 0, to byśmy musieli też domknąć nawiasy, czyli byłoby x należy od minus nieskończoności do 3, domknięty nawias, suma od 9 do plus nieskończoności. Przy nieskończonościach zawsze piszemy nawiasy niedomknięte, czyli takie bez ostrego zakończenia. Kolejna własność, o której już wspominałem, ale jeszcze tak się na niej nie skupiliśmy, to były najmniejsze i największe wartości funkcji. Sprawa jest banalna. Jeśli funkcja ma ramiona skierowane do dołu, czyli tak jak jest u nas, czyli jeśli a jest ujemne, mniejsze od 0, czyli funkcja się smuci, ramiona są skierowane do dołu, to wtedy maksimum funkcji leży w wierzchołku. Czyli maksimum funkcji to jest właśnie ten nasz wierzchołek, to jest dwójka w tym wypadku. Czyli zapisujemy f max, wartość maksymalna funkcji, to jest wartość wierzchołku, czyli ta druga współrzędna, to jest 2. Możemy też to zapisać, że f od 6, bo wartość funkcji dla argumentu 6 równa się 2. I to jest, można podpisać wartość maksymalna. Przez ks albo przez x, ja tam różnie piszę, max albo max. Dobrze, jeśli natomiast ramiona funkcji byłyby skierowane do góry, to wtedy wartości maksymalnej nie ma, bo ramiona sobie pędzą do góry, jak ktoś powie milion, a powiem milion plus jeden, wartości maksymalnej nie ma de facto, ale jest wartość minimalna. I wartość minimalna też jest wtedy w wierzchołku i zapisujemy f min i to się równa, w tym wypadku była druga współrzędna minus 1, albo możemy zapisać, że po prostu f dla argumentu 8 daje nam właśnie minus 1. Czyli wartość minimalna występuje, gdy a jest dodatnie, czyli funkcja się musi uśmiechać, czyli musi mieć ramiona do góry. Czyli zapamiętajmy, funkcja kwadratowa ma wartość minimalną wtedy i tylko wtedy, gdy ramiona funkcji są skierowane do góry, czyli współczynnik a jest dodatni. Natomiast funkcja kwadratowa ma wartość maksymalną wtedy i tylko wtedy, gdy a jest ujemne, czyli ramiona są skierowane do dołu. No i my tą wartość minimalną bądź maksymalną odczytujemy z wykresu. To jest po prostu wierzchołek naszej paraboli, a właściwie współrzędna ku wierzchołka paraboli. O tym trzeba pamiętać. Kolejny istotny fakt przy funkcji kwadratowej, na temat którego pojawiają się zadania, to jest wskazywanie osi symetrii paraboli. Narysujmy na początku oś symetrii, znaczy jakąś parabolę. Niech to będzie taka jakaś parabola. Zauważmy, że ta parabola będzie symetryczna względem takiej prostej. Mniej więcej względem takiej prostej. To znaczy, że jakbyśmy przyłożyli lustro na wysokości tej prostej, albo jakbyśmy złożyli kartkę na wysokości tej prostej, to te parabole, te ramiona by się pokryły. Zauważ, czyli ta prosta, my ją zawsze opisujemy x równa się p, gdzie p to jest właśnie współrzędna wierzchołka paraboli. Czyli równanie osi symetrii to jest x równe p, czyli równe minus b przez 2a. Czyli jeśli równanie funkcji byłoby na przykład f od x
równe powiedzmy x kwadrat plus 6x plus 3, no to wtedy równanie osi symetrii paraboli to będzie nasze x, może zrobić osi, x osi równe minus b przez 2a, czyli u nas b to jest 6, czyli będzie minus 6 przez 2a, czyli przez 2, czyli będzie minus 3. Równanie osi symetrii to jest x równe minus 3. I to zapamiętajmy. Czyli ten wzorek, że równanie osi symetrii paraboli to jest x równe p. Czyli wystarczy mieć postać ogólną i z postaci ogólnej sobie obliczyć p, albo mieć postać kanoniczną i z postaci kanonicznej też wyznaczyć sobie p. To będzie w zupełności dobra odpowiedź i tego radzę się nauczyć, bo się zdarzają często zadania typu wskaż równanie osi symetrii paraboli i nie wiadomo o co chodzi, a tutaj wystarczy policzyć p. No i na koniec naszej lekcji pokażmy może kilka przykładowych zadań maturalnych. To najpierw przytoczę zadania, które pamiętam. Typowe zadanie otwarte za dwa punkty to jest zadanie typu rozwiąż nierówność. Mamy na przykład x kwadrat odjąć 5x plus 6 równa się 0. Naszym zadaniem jest rozwiązać tą nierówność. Znaczy weźmiemy większe od 0, bo to by była równość. No to co robimy? Najpierw liczymy sobie deltę. Nasza delta, to już pamiętamy, to było b kwadrat odjąć 4ac, czyli w naszym wypadku to będzie minus 5 do kwadratu, czyli 25, odjąć 4ac to będzie 24, wychodzi 1. Później liczymy pierwiastek z delty, czyli to będzie pierwiastek z 1, czyli też 1. Następny krok to się liczy x1. x1 to było minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, czyli u nas to będzie minus, minus 5, czyli 5, odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 1 przez 2, mamy 2. Natomiast x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli będzie 5 plus 1 przez 2, czyli 3. Mamy miejsca zerowe. To jak mamy miejsca zerowe, to my możemy sobie już z grubsza naszkicować naszą funkcję. A w zasadzie wystarczy nam tylko oś x-ów. Na osi x-ów zaznaczamy miejsca zerowe 2 i 3. Patrzymy, jaki jest współczynnik przy x kwadrat. Przy x kwadrat stoi 1x kwadrat, czyli a nasze jest dodatnie, czyli wniosek, że ramiona funkcji pójdą w górę. No to szkicujemy te ramiona funkcji, poszły w górę. No i patrzymy, gdzie funkcja jest większa od zera. Większa od zera jest tutaj, czyli w tym przedziale. I większa od zera jest tutaj, czyli tam, gdzie ramiona funkcji leżą nad osią x-ów, czyli tutaj. No to piszemy odpowiedź. Odpowiedź. X musi należeć do przedziału od minus nieskończoności do 2. Przedział otwarty, ponieważ tu jest nierówność ostra. Nie ma tej kreseczki. Suma od 3 do plus nieskończoności. Kolejne zadanie mamy określić. To zadanie pochodzi z matury poprawkowej z 2011 roku, czyli z sierpnia 2011. Mamy określić zbiór wartości funkcji kwadratowej zadanej takim wzorem. To my pamiętamy, że w zasadzie najlepiej naszkicować funkcję kwadratową i wtedy ze szkicu odczytać wierzchołek paraboli, zrzutować go na oś y i powiedzieć, że to jest przedział, powiedzmy, od tej wartości do plus nieskończoności. Czyli w zasadzie, no to co potrzebujemy? Potrzebujemy wierzchołek paraboli tylko tej funkcji, bo my widzimy, że to, co stoi przy x kwadrat, czyli nasze a, jest większe od zera, czyli wniosek, że ramiona będą szły do góry. To sobie policzmy wierzchołek naszej paraboli. No to u nas p. P to jest minus b przez 2a, ale zauważmy, że b to było to, co stoi przy x, a u nas nie ma x. Czyli u nas b to jest 0. Czyli mamy minus 0, czyli 0 przez 2a. 2a, czyli 2, a to i tak nie ma znaczenia, bo 0 podzielone przez cokolwiek daje w tym wypadku 0. No to mamy, że p jest 0. Ile wynosi q? Q to było minus delta podzielona na 4a, czyli u nas to będzie delta. Najpierw deltę policzmy. Delta b kwadrat odjąć 4ac, czyli b kwadrat b to jest 0 do kwadratu odjąć 4 razy a. Nasze a to jest 1, bo przy x kwadrat stoi 1, razy c. C to jest minus 4.
czyli mamy minus 4 razy minus 4 daje 16, czyli nasza delta to jest 16. Zatem Q to będzie minus delta, czyli minus 16 przez 4a, czyli przez czwórkę. No to liczba ujemna przez liczbę dodatnią daje liczbę ujemną. No to nasz wierzchołek paraboli ma współrzędne P. P to było 0 i minus 4. No to rysunek powinien być minimalnie inny. Powinien tak wyglądać. 0 na x i minus 4 na y. I tak powinien wyglądać wykres funkcji. Zatem zbiór wartości to będą wszystkie elementy od minus 4 do plus nieskończoności. Od minus 4 do plus nieskończoności, czyli odpowiedź A. Zadanie kolejne, to jest też do rozwiązania nierówność. Czyli mamy rozwiąż nierówność takiej postaci. X kwadrat odjąć 3x plus 2. To co robimy? Liczymy jak zwykle deltę. Delta, czyli B kwadrat odjąć 4ac. Albo najpierw wypiszmy współczynniki. Współczynnik A, czyli to co stoi przy x kwadrat to jest 1. To co stoi przy x to jest B, czyli B to jest minus 3. Natomiast C to jest wyraz wolny, czyli 2. No to liczymy. B do kwadratu to będzie minus 3 do kwadratu, czyli 9. Odjąć 4 razy 1 razy 2 razy 2. Czyli mamy 9 minus. Iloczyn tych liczb to jest 8. 9 odjąć 8 to jest 1. Znowu ładna delta wychodzi. Później liczyliśmy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 1 w tym wypadku, czyli 1. Jak mamy już pierwiastek z delty, to liczymy sobie miejsca zerowe. X1 to jest minus B odjąć pierwiastek z delty przez 2A, czyli u nas to będzie 3 odjąć 1 przez 2A, czyli przez 2. Dlaczego 3? Ponieważ mamy minus B. Skoro B to jest minus 3, no to minus B to będzie 3. Odjąć 1 przez 2, czyli mamy 2 przez 2, czyli 1. X2 to było minus B plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli u nas to będzie 3 dodać 1 przez 2, czyli mamy 4 przez 2, czyli mamy 2. Mamy miejsca zerowe. Wystarczy teraz zaznaczyć oś x-ów. Na osi x-ów miejsca zerowe, czyli 1 i 2. Popatrzmy, jakie jest a. A jest dodatnie, większe od 0, czyli ramiona będą szły do góry. I szkicujemy te ramiona, które idą w górę. No i co? Pytanie było, kiedy nasza funkcja jest mniejsza od zera? Mniejsza od zera, czyli kiedy leży pod osią x-ów. Pod osią x-ów leży w przedziale od 1 do 2. Zapisujemy zatem odpowiedź. X musi należeć do przedziału otwartego od 1 do 2. Przedział jest otwarty, ponieważ tu jest nierówność ostra. Nie ma tej kreseczki. Jakby było mniejsze równe, to wtedy byśmy domknęli te nawiasy, a tutaj kropki byłyby zamalowane. Kolejne trzy przykładowe zadania. Jedno z nich pochodzi z matury próbnej z listopada 2009, drugie z matury próbnej listopada 2010, trzecie z maja 2010. I co tutaj mamy? Tutaj mamy generalnie zadania na oś symetrii paraboli, tak jak w tym miejscu, i na wierzchołek paraboli, tak jak w tym miejscu. I tutaj też mamy pytanie o wierzchołek paraboli. No to dobrze, najpierw zajmiemy się zadaniem ósmym. Tutaj dużo miejsca nie będzie potrzebne. Mamy funkcję y równa się minus 3x plus 1 do kwadratu. My musimy to skojarzyć tylko z postacią kanoniczną, która wyglądała tak. To było a, x odjąć p do kwadratu plus q. Zobaczmy tak, że u nas minus p to będzie 1. Czyli p to będzie minus 1, mam już p. Teraz q. Zobaczmy, że, bo generalnie jak się przyjrzymy, nasze a to jest minus 3. Tu mamy x, tu mamy x. Tutaj mamy minus p, tu mamy plus 1. Czyli tak jakby p jest liczbą ujemną, będzie minus minus 1. Do kwadratu, plus q. Tutaj nic nie dodajemy, czyli niejako dodajemy 0. Czyli nasze q to jest 0. No i my wiemy, że wierzchołek paraboli ma współrzędne p i q. Zatem nasz wierzchołek ma współrzędne minus 1 i q, czyli 0. Minus 1 i 0. I popatrzmy, czy jest taka odpowiedź. Jest taka odpowiedź. To jest odpowiedź A. Mamy drugie zadanie, w którym wykorzystujemy umiejętność związaną z osią symetrii.
To ja już powiedziałem, że oś symetrii ma równanie następujące. X równa się P, a my pamiętamy, że P to było minus B przez 2A, zatem minus B. U nas B to jest minus 4, czyli minus B to będzie 4, podzielić na 2A, czyli na 2 razy 1, bo tutaj stoi 1 przy x kwadrat, czyli na 2. 4 na 2 daje 2. Czyli równanie osi symetrii paraboli to jest x równe 2. Czy jest taka odpowiedź? Jest taka odpowiedź, to jest odpowiedź C. Zadanie ósme z maja 2010. Mamy znowu wskazać wierzchołek paraboli de facto. I zobaczmy, co tutaj mamy. Tu niejako też jest ukryta postać kanoniczna, tylko jest ukryta bardzo sprytnie. Ja napiszę u góry f od x równe a. Tu będzie x odjąć p do kwadratu plus q. Zobaczmy, że tak mamy plus 3, mamy plus q, ale tutaj brakuje nam x odjąć coś do kwadratu. A przecież minus 3x kwadrat plus 3 my równie dobrze możemy zapisać w ten sposób, że to jest minus 3, otwieramy nawias. X odjąć 0. No jak od x odejmiemy 0, to mamy 0 do kwadratu plus q, czyli plus 3. No i zobaczmy, że nasze p to jest 0, bo tutaj stoi 0. Nasze q to jest 3. Czyli wierzchołek paraboli ma współrzędne 0 i 3. 0 i 3, czyli odpowiedź B. Kolejne zadanie z matury próbnej z listopada 2009. Na wykorzystanie postaci iloczynowej funkcji kwadratowej mamy taką nierówność zapisaną. Tutaj mamy x plus 1, momencie, kolor zmienię, x plus 1 w nawiasie razy x minus 3 ma być większe od 0. Co my robimy? My możemy w uproszczeniu zapisać to tak. Zaznaczamy na osi x miejsca zerowe. Czyli jeśli tu jest x plus 1, to żeby w nawiasie było 0, to x musi być minus 1. Jeśli tutaj mamy x minus 3, żeby w nawiasie było 0, to my musimy mieć za x 3. Mówiliśmy sobie, jak mamy postać iloczynową, to miejsca zerowe to są liczby przeciwne. Czyli jak tu jest plus 1, to miejsce zerowe to jest minus 1. Jeśli mamy tutaj minus 3, to miejsce zerowe to jest 3. Teraz patrzymy, co stoi przed nawiasem. Nic nie stoi, czyli stoi jedynka w domyśle. Czyli ramiona funkcji idą do góry. I teraz patrzymy na znak. Aha, większe od zera. No to skoro jest większe od zera, to funkcja większa od zera jest tutaj i tutaj. Czyli w przedziale od 3 do plus nieskończoności albo od minus 1 do minus nieskończoności. Oj, tutaj tak nierówno poleciało. Czyli zbiorem rozwiązań będzie odpowiedź C. Od minus nieskończoności do minus 1 i od 3 do plus nieskończoności. No i na koniec ostatnie dwa zadania. Mamy zadanie 13, pochodzi z matury próbnej z listopada 2010. Mamy znaleźć zbiór rozwiązań takiej nierówności. No to też robimy sobie oś x-ów. Na osi x-ów zaznaczamy miejsca zerowe. Jakie są miejsca zerowe? Jeśli tu jest x odjąć 2, to my bierzemy liczbę przeciwną, czyli 2, a tu mamy x plus 3, czyli miejsce zerowe to będzie minus 3. No i zaznaczamy na osi, czyli minus 3, tutaj zaznaczamy dwójkę i patrzymy, jaki jest znak. Większe równe od zera. Ramiona funkcji pójdą do góry, ponieważ przed nawiasami stoi jedynka, czyli ramiona funkcji idą w górę. No i patrzymy, gdzie funkcja jest większa równa od zera. Tutaj, czyli w tym przedziale, bo wykres leży nad osią x-ów i w tym przedziale, ponieważ wykres tutaj leży nad osią x-ów. Tu są kropki zamalowane. Czyli my zapiszemy, że x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 3, przedział domknięty, i od 2 do plus nieskończoności. Zobaczmy, że takie wymagania spełnia odpowiedź C. I zadanie z matury z maja 2010. Mamy do zbioru rozwiązań nierówności x minus 2, x plus 3 należy liczba. No to znowu, najpierw rozwiążmy tą nierówność, czyli miejsca zerowe to będzie minus 3 i tutaj będzie 2. Ramiona funkcji idą w górę. No i zbiór rozwiązań tu są mniejsze od zera. Mniejsze od zera to są wszystkie z przedziału od minus 3
do minus 2, odtąd dotąd. No to jakie liczby są w tym przedziale? Dziewiątka jest gdzieś tutaj, odpada. Siódemka jest trochę bliżej tutaj w tą stronę, tu mamy 7, też odpada. 9 i 7 odpada. Czwórka jest kawałek za dwójką, tutaj odpada. No jedynka jest między minus trójką a dwójką, czyli tutaj jest jedynka, no i pasuje. Czyli jedynka jest prawidłową odpowiedzią. W tym akurat przypadku można by po kolei podstawiać odpowiedzi i patrzeć, czy równość wyjdzie, czy nierówność wyjdzie tak, jak powinna wyjść, czyli mniejsza od zera. Jeśli byśmy podstawili dziewiątkę, to byśmy mieli 9 odjąć 2, czyli 7, a tutaj byłoby 9 plus 3, czyli 12. 7 razy 12 to jest 84. 84 nie jest mniejsze od zera. Sprawdźmy, czy dla jedynki pasuje. 1 odjąć 2 to jest minus 1, 1 dodać 3 to jest czwórka, minus 1 razy 4 daje minus 4, to jest mniejsze od zera, pasuje. Dobrze. Póki co to jest tyle na temat funkcji kwadratowej. Po dzisiejszych zajęciach jestem przekonany, że te takie elementarne, niezbędne zadania na maturze podstawowej spokojnie policzycie. Umiemy praktycznie w teorii, wszystko zostało omówione na takich konkretnych przykładach. Jeśli się dobrze nauczymy tych umiejętności przedstawionych przeze mnie, myślę, że nie powinno być problemu z żadnym zadaniem z funkcji kwadratowej. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne zajęcia z kursu maturalnego z matematyki. Pozdrawiam.